Dzień dobry. Ja mam na imię Przemek. Kanał nazywa się Szpejtech, a dzisiaj będzie film o nerce. Od Spearpointa. Zapraszam. Słuchajcie, nerkę od Spearpointa MTS-a. W ogóle tak, nerka nazywa się MTS-2. Wykonana została na zamówienie, natomiast wykonana została według standardowego wzoru przez Spearpointa, czyli Wojtka. Mam ją od roku. No mniej więcej od roku. Nie ukrywam, że rzadko jej używam, ale to zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Natomiast jest to moja pierwsza nerka. Pierwsza? To bym ją miał już z 2 lata. No, sorry Wojtas, zeszło się. Ale kupiłem ją od Wojtka, nie dostałem do testów, nie dostałem nic. Kupiłem ją, że się tak wyrażę, normalnie. Znaczy w zasadzie to kupiła ją moja żona. O, mi na prezent. I ponieważ Wojtek mieszka niedaleko mnie, Spearpoint, więc a strasznie mi się spodobała jedna rzecz w tej nerce, więc ją zamówiłem. Znaczy, moja żona ją zamówiła, ale wiedziała, że mi się to się podoba i jak gdyby ją zamówiła. Nie czekałem jakoś długo. Wiem, że u Wojtka można poczekać na zamówienia, dlatego że wiem, że Wojtek szyje wszystko sam. Robi to pod konkretne zamówienia. W ogóle rozmowa z Wojtkiem to jest jak rozmowa z grabarzem. Nie to, żeby od razu chciał cię pochować, tak? Natomiast on cię zmierzy, on się dowie, gdzie chcesz mieć klamrę, on ci dobierze długość pasków. Całe rozwiązanie w zasadzie zrobi pod ciebie, więc milion pytań do. Chcesz zamówić nerkę, a się okazuje, że w zasadzie to łatwiej zamówić, no nie wiem, Mercedesa. Mniej jest jak gdyby danych, które trzeba podać. No. Natomiast rzeczywiście Wojtek robi wszystko pod konkretne zamówienie i nerka przychodzi zrobiona pod konkretne zamówienie. O, nerki używałem dość długo, bo pewnie, no ładnych parę miesięcy używałem tej nerki, zanim doszedłem, dlaczego to rozwiązanie nie do końca mi pasuje. I to nie jest jak gdyby wina Wojtka, tylko tego, że jestem gruby i wszystko spada mi z dupy. Z tyłka. No, w każdym bądź razie zaproszę was do środka najpierw. Najpierw zaproszę was do środka nerki, a potem zobaczę, pokażę wam co się... No tak, nie mam miarki. Musicie sobie oszacować tą nerkę według jak gdyby mojej dłoni, bo nie wiem miarki, sorry, i jej nie zmierzę. Starałem się wam pokazać, jak ona wygląda na mnie. Albo będę się starał, nie wiem, gdzie tą przebitkę wkleję. Natomiast jak gdyby tak jest nerka wyładowana rzeczami, które zazwyczaj mam w nerce, więc ponieważ przełożyłem specjalnie, żeby wam pokazać, ile w tym, w tej wcale niewielkiej nerce, bo ona nie jest duża, mieści się gratów. Więc zapraszam was do środka. Okej. Dobra, słuchajcie. Nerka ma dwie kieszenie. Jedna kieszeń zapinana od frontu, delikatnie pod kątem. To już jest taki znak rozpoznawczy Spearpointa. W wektorze jest dokładnie to samo w jego plecaku. Tutaj w środku oczywiście ja będę wyjmował, nie będę tego robił w jakimś tam porządku. Mam śrubokręt, ostrzałkę, mazak do opisywania przewodów, zatyczki do uszu, zapasowy akumulator 18650, komplet kleju na gorąco, komplet bitów do Ledermana, zipki, zapalniczka zapasowa, a no i oczywiście krzesiwko w pętelce. To są rzeczy, które są w tej kieszeni tutaj frontowej. Ta kieszeń jest naprawdę obszerna, więc poza gumami tutaj jeszcze można rzeczywiście napchać.
To jest powód, dla którego w ogóle tą nerkę się zdecydowałem. To znaczy to, że po otwarciu ona się tak mocno rozchyla, dokładnie dając nam dostęp do tego, co jest w środku, i to było rozwiązanie, które jest naprawdę super spoko i do dzisiaj mi się podoba bardzo. Tutaj mam tak, chusteczki higieniczne, powerbank, to są ketonal w razie W, długopis, latarka recenzowana ostatnio. Tu mam pojemniczek od Gearbesta, tu jest awaryjna rozpałka i jeszcze tam parę rzeczy, które dorzuciłem. Miałem o tym zrobić film, ale jeszcze nie zdążyłem oczywiście. Tutaj mam akumulator 18650 z ładowarką jednocześnie, która jest powerbankiem. Mój multitool. No i tutaj mamy jeszcze dodatkową kieszeń, w której mam kupę szpargałów, rozpałka zapasowa, grzebień, kompas, rękawiczki, koc, NRC, chusteczki nawilżane, antybakteryjne, zapasowy komplet plastrów, opatrunków. To jest taki mój prywatny, czyli poza apteczką, który noszę w nerce. To jest specjalna taśma do uszczelnień. W zasadzie ona jest do uszczelnień ścian, ale ona doskonale się sprawdza do uszczelnień przecieków, na przykład w tarpie czy w namiocie, gdyby się zrobiła jakaś dziurka. Taśma na gada, tak zwana. Czyli duct tape, zapasowe rozpałki, to z jakiegoś hotelu chyba gwiznąłem. No i miarka, czy jeszcze jest? Nie, wszystko. To wygląda środek tak. Duża kieszeń, naprawdę to dno jest dość obszerne. Plus gumki segregacyjne, kieszeń dodatkowa, tu pętelka jeszcze. W kieszeni frontowej również mamy gumy organizacyjne. Plus ta kieszeń też jest naprawdę pojemna. Od spodu można sobie coś przytroszyć, piłę, rękawiczki, coś tam, tu pętelki, plus do tego mamy mole tu na bokach, gdzie jeszcze możemy sobie coś tam przytroczyć i wszystko. Mieści się chyba sporo generalnie rzeczy, sorry, takie wyrzuciłem po prostu. Natomiast zmieniamy kamerę i przejdziemy do jakiegoś tam podsumowania. Słuchajcie, zacznijmy od tego, dlaczego nie używam nerki od Speedpointa. Nie używam jej dlatego, że nerka od Speedpointa jest na miękkim pasie. Ja jestem gruby, więc z tej racji wszystko z tyłkami spada, no bo to oczywiste. Brzuch wszystko pcha na dół i potrzebuję nerki na sztywnym pasie. Ja zrobiłem sobie nerkę na zamówienie, taką bez paska, przyczepianą na mole do sztywnego pasa, i to jest rozwiązanie, które mi się sprawdza najbardziej. Natomiast nerkę od Wojtka, czyli od Speedpointa, mam i używam ją, już wam mówię, w momencie, kiedy muszę założyć dżinsy. W ogóle nerka nie ma takiego polotu militarnego, pomimo że jest wykonane oczywiście z kordury, jest, jak już na Speedpointa przystało, jest to wykonanie na najwyższym poziomie, dlatego też tak naprawdę to można by było prawdopodobnie ją nawet założyć do spodni od garnituru. Oczywiście przesadzam trochę, ale jakość wykonania nie pozostawia złudzeń, że to jest jakość jakby najwyższych lotów. Natomiast ona nie ma takiego wyglądu militarnego, tak? Jest zwykłą nerką założona do dżinsów, zupełnie nie rzuca się w oczy. I jeżeli mam gdzieś tam dżinsy, gdzieś wychodzę w takie miejsce, gdzie, no powiedzmy, mój strój codzienny nie jest najbardziej pożądany, to wtedy zabieram tą nerkę ze sobą. Albo na przykład w lato, jeżeli chodzę w spodenkach, to również tą nerkę zabieram ze sobą i wtedy ona mi służy bardzo, bardzo dobrze. Natomiast na co dzień, jak się przemieszczam gdzieś tam po budowach, czy gdzieś, jeżeli zakładam nerkę, bo z reguły mam przy pasku multitoola z latarką, z krzesiwem, po kieszeniach mam kilka rzeczy i nie noszę tak codziennie nerki przy pasku. Mam ją zawsze gdzieś tam blisko, ale nie zawsze ją noszę na pasku. Natomiast jak gdzieś wychodzę i na przykład nie mam kieszeni czy coś, to nerka od Wojtka wtedy mi towarzyszy. Do dzisiaj urzeka mnie to, że po otwarciu ona się odchyla, czyli ten zamek jest głęboki i to jest super rozwiązanie.
Jeżeli chodzi o materiały, to również Cordura. Nie wiem, co to jest w środku za materiał, natomiast to też jest super wytrzymałe. Niestety zdarzył się mały wypadek, to znaczy w nerce załączyła mi się latarka Olighta S2 Baton i wypaliła dziura w Cordurze, nad czym troszkę ubolewam. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe, no to po jakimś tam czasie użytkowania tu absolutnie nie ma żadnych, tu gdzieś chyba zahaczyłem bokiem, jakąś rysę na Cordurze zrobiłem, ale tak nie ma, żeby się gdzieś coś pruło, żeby coś, absolutnie nic się z nerką nie dzieje. Nerka dla mnie, z mojego punktu widzenia, ma jedną wadę, której nie przemyślę, czy... Ponieważ u Wojtka możecie sobie zamówić wszystko tak, jak chcecie. I ja w ogóle tego problemu nie przewidziałem. To znaczy, gumy, ja ją wywinę na lewą stronę. O. Gumy, które są tu wszyte, te organizacyjne, one są w tej samej linii szyte z gumami, które są w tej kieszeni zewnętrznej. I teraz w momencie, kiedy tu coś włożymy, ten materiał jest miękki, ten tutaj na podszyt, i wypychany jest w drugą stronę, przez co włożenie pod gumę czegoś z drugiej strony jest niewygodne, tak? Gdyby te gumy były przeszyte po pół, czyli szycie gumy w kieszeni zewnętrznej wypadałoby w środku tej gumy, wówczas to rozwiązanie byłoby takie bardziej wygodne w użytkowaniu, albo usztywnienie tej tego materiału, który jest pomiędzy kieszenią zewnętrzną a kieszenią wewnętrzną, również w dużym stopniu rozwiązałby problem, ale prawdopodobnie zwiększyłby też jej wagę i sztywność. O. Ponieważ nie ukrywam, że lubię Wojtka, rzeczy są drogie, ale w mojej opinii warte swojej ceny, więc aktualnie też mam, o, proszę bardzo, wektor od Wojtka, to jest wektor Wojtka w ogóle, po prostu mu gwiznąłem tego wektora, żeby ponosić. Wojtek poprosił mnie, żebym przede wszystkim zwrócił uwagę na system nośny w tym plecaku, więc noszę go na co dzień. Podejrzewam, że jeszcze chwilę go ponoszę, dlatego że nie bardzo chcę go Wojtkowi w jakimś tam super szybkim tempie oddać. Natomiast lubię produkty Spearpointa i nie to, żebym był jakimś tam iWaj i potrzebuję rzeczy wszystkie mieć Spearpointa, ale ta nerka MTS jest fajna. Ja ją teraz będę pożyczał swojemu kumplowi, któremu się ta nerka bardzo podoba, też żeby sobie ją potestował. Mogę powiedzieć wam to tak naprawdę jedno. Nerka jest po pierwsze pojemna. Po drugie, poza tymi gumami segregacyjnymi, jest bardzo, bardzo przemyślana. Gumy segregacyjne możecie sobie u Wojtka zamówić, zrobić na zamówienie, albo przeszyte po pół, albo usztywnić plecki. Jedno i drugie rozwiązanie zniweluje problem, który występuje przy tych gumkach organizacyjnych. Głęboki suwak daje łatwy dostęp do środka. To dno, które jest w tej nerce, również jest dosyć mocno rozciągliwe, więc naprawdę do tej nerki można napchać dosyć dużo rzeczy. Wykonana jest bardzo, bardzo solidnie, z solidnych materiałów, więc będzie służyć na pewno bardzo, bardzo długo. Zdecydowanie polecam tą nerkę ludziom, którzy nie mają problemu z nadwagą, tak jak ja, dlatego że ta nerka wtedy dużo lepiej się nosi, jak się nie ma wielkiego brzucha, który pcha wszystko w dół. Natomiast zdecydowanie ją polecam, bo to fajny produkt, przemyślany produkt, a Wojtek, pomimo że tam coś ostatnio słyszałem, że nie do końca się wyrabia z terminami, to tak jak wam powiedziałem, on to wszystko robi sam i jeżeli chce się mieć coś, co jest handmade, co jest Polish made, polski made, czy wykonane by polskie ręce, i chce się mieć coś, co jest zrobione na zamówienie, to niestety trzeba się liczyć z tym, że na dzień dzisiejszy rzemieślnicy wykonujący rzeczy ręcznie, rzetelnie, solidnie, mają dużo zleceń i się czeka, niestety. Tak samo czekamy jak wy, żebyście nie myśleli, że
YouTuberzy są traktowani poza kolejnością, nie są traktowani poza kolejnością. Ja zamówiłem sobie wektora u Wojtka, rozmawialiśmy wstępnie o wyposażeniu wnętrza, natomiast kiedy Wojtek w ogóle się do tego zabierze, nie wiem, dlatego że czekam, tak jak wszyscy w kolejce, na to, żeby miał czas. O, dlatego też polecam Wam produkty, natomiast jeżeli chcecie mieć produkty z PeerPointa, uzbrójcie się w cierpliwość, a na pewno zostanie ona wynagrodzona. O, dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji. Sorry Wojtas, że tak naprawdę pominąłem Twoją nerkę, jeżeli chodzi o rzeczy, które były recenzowane. Nie wiem dlaczego. W ogóle nie wpadłem na pomysł, żeby ją zrecenzować. O, ale bardzo ją lubię i mam ją i ją będę miał poza krótkim czasem, kiedy ją tam wypożyczę komuś. Więc dzięki Ci za ten produkt. I co? I do zobaczenia w kolejnych filmach. Oczywiście zapraszamy Was do subskrybowania kanału, na nasze social media, żebyście udzielali się w komentarzach, zostawiali łapki w górę. I do zobaczenia następnym razem.